No nas też dopadło. Dopadła nas ulewa bieszczadzka. W całym Polsku, w całym kraju pada deszcz. No nam tutaj na razie pogoda w miarę sprzyjała, ale dzisiaj to już jest przegięcie pały normalnie, nie? Także jedziemy sobie na wycieczkę, a gdzie to zobaczycie, bo jest to niespodzianka. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Dzisiaj zaczynamy na stacji benzynowej, trzeba zatankować furkę. Więc no my jedziemy sobie na przejażdżkę, zabieram Zuzankę z pieskiem w takie miejsce widokowe, zobaczymy, może jak będzie taka pogoda jak teraz, to całkiem nawet może nam wyjdzie wejście na ten punkt widokowy w Bezmiechowej Górnej. Znajduje się to na takim miejscu, w którym miałem nadzieję, że skorzystamy z atrakcji, która niestety nie jest turystyczna. Znajduje się tam akademicki taki port lotniczy, szybowcowy, szybowisko dokładnie w sumie tak to można nazwać. No i miałem nadzieję, że dzisiaj skorzystamy z tej atrakcji i sobie spłyniemy takim szybowcem za opłatą, ale niestety w tym miejscu takich komercyjnych lotów nie wykonują, tylko i wyłącznie szkoleniowe, więc niestety niespodzianki dla mojej ukochanej małżonki w dniu dzisiejszym tego rodzaju niespodzianki nie będzie. I jeszcze jedna atrakcja dzisiaj czeka, to będzie taka niespodzianka dla mojej kochanej Zuzanki, a dla Was nie powiem Wam co to będzie naleśnik gigant. Pojedziemy sobie do chaty wędrowca, gdzie jest serwowany taki unikatowy naleśnik gigant. Paliwka weszło za 340 zł. No i wjechaliśmy na szczyt. Jesteśmy w miejscu, gdzie po drodze mieliśmy znak niebezpieczeństwo spotkania niedźwiedzia, także jesteśmy na terenie, gdzie niedźwiadki występują. I teraz tak. Tu przed nami znajduje się startowisko paralotniowe. I jesteśmy w miejscu, które się nazywa Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej. Lądowisko Bezmiechowa. I jednocześnie punkt widokowy. No niestety pogoda dzisiejszego dnia jest jaka jest, więc ten widoczek jest trochę ograniczony. Na pewno Wy to na ekranie widzicie trochę gorzej niż my, bo moja kamera nie jest w stanie oddać tego pięknego widoku. Także jakby ktoś z Was chciał kiedykolwiek nauczyć się latać szybowcem lub paralotnią, to tutaj jest odpowiednie miejsce do tego, żeby takie szkolenie sobie przeprowadzić. Chodź piękno, przejdziemy się tam jeszcze, zobaczymy jak wygląda zjazd, bo tutaj tak grawitacyjnie zjeżdża się i startuje tymi szybowcami, bo można jeszcze jakby być rozpędzanym przez samolot na lotnisku normalnym, albo no jest kilka tych możliwości. Ciągną cię na lince po prostu i siemanko. Zobaczmy sobie jak to wygląda. Tutaj jest hangar, taka przyczepka na ten szybowiec. Pewnie ma skrzydła składane i można to sobie za sobą ciągać po całej Polsce, Europie i świecie. Tutaj jest budynek ten szkoleniowy, akademicki. A tutaj właśnie jest wybrukowana miejscóweczka, którą się te szybowce spuszcza, bo one na kółkach sobie jadą aż w końcu no, złapią wiatru w skrzydła, no nie? I tak to wygląda. I tutaj no, miałem nadzieję, że sobie poszybujemy. Jeżeli ktoś, kto ogarnia tutaj to wszystko, przypadkiem trafi na ten film, to zastanówcie się nad tym, żeby sprzedawać po prostu komercyjnie te loty, bo no, byłby to niesamowity turystyczny punkt. Poza tym, że można tutaj sobie popatrzeć na to wszystko, to by można było również skorzystać z opcji pofrunięcia z jakimś doświadczonym pilotem i zobaczenia sobie takie loty widokowe. No myślę, że byłoby to wspaniałe. Na lotnisku, nie wiem, w Łodzi można coś takiego ogarnąć, a tutaj w ośrodku szkoleniowym nie można, no jest to dosyć dziwne. A zarobkowo na pewno by się to biznesowo spinało. A tak na marginesie, to dzisiaj mamy rocznicę ślubu, czwartą rocznicę ślubu. Kocham moją wspaniałą żonę. To miał być jeden z takich prezentów niespodzianek dla niej, żebyśmy sobie pofrunęli właśnie tym szybowcem, ale się okazuje, że nie można. Ale chciałem to miejsce Zuzi pokazać mimo wszystko. A że niesamowicie pada deszcz, to zbieramy się stąd i jedziemy w drugie miejsce, o którym Wam już wspominałem, ale dla Zuzanny będzie to niespodzianka. Więc jedziemy!
Dojechaliśmy, a czeka na nas właśnie takie oto cudo. Naleśnik gigant z jagodami. Dochodzimy. Sklepik wędrowca i chata wędrowca. To jest miejsce, w którym pożywimy się. No, jesteśmy w środku. Na razie w takim namiocie. Tu jest całe główne menu. No i z tego, co zauważyliśmy, to serial Wataha na HBO musiał być tutaj nagrywany, bo są takie plakaty z dopiskiem dla chaty wędrowca z autografami. Aktorów. Idę dalej na górę zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj jest taki mural, bo w ogóle w Bieszczadach co jakiś czas widać na takich starych stodołach. Jak mi się uda to uchwycić, to zrobię wam jakąś przepitkę. Są takie murale czarno-białe, murale, drewniale bym to nazwał, bo na drewnianych starych stodołach. Idę zobaczyć, czy zjemy naleśniora giganta. Dostaliśmy tutaj menu. Tych naleśników jest kilka do wyboru różnych. Generalnie naleśnik gigant, czyli specjalność chaty wędrowca, jest certyfikowanym bieszczadzkim produktem lokalnym. Jego nazwa i receptura od 2013 roku są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej. I taki naleśnik będzie miał ponad 1 kg. Za 48 zł kilogram żarcia. Także taka rozpusta tutaj dla nas czeka dzisiaj. Ekstra. Na czwartą rocznicę tutaj zapchamy kichę, także hej. Także taka niespodzianka. No Zanna niestety po drodze już dojrzała. Co dojrzałaś? Dojrzałam szyld. Szyld i drogowskazy i się domyśliła, że właśnie najedziemy do tej chaty wędrowca na naleśnika giganta. No i bardzo się ucieszyła, także taka niespodzianka i mała dusza gigantyczna przyjemność dzisiaj nas czeka. Także zamawiamy. No i wjechało cudo na blat. Kilogram naleśnika z jagodami. Jak wrażenia, emocje? Yes. Atakuj. Pierwszy kęs. Zgubiłam. Jak racunek. No, on jest taki... krótki. Grubasek. Niesamowite to jest. W smaku przypomina trochę te brzegi takie spieczone. Faworki. Także skarbię w nagrodę za 4-letnie życie ze mną. Tutaj masz, widzisz, placka z jagodami. Dobry. Dzień dobry i placek dobry. No te brzegi są takie spieczone, faworkowate. No i mają po prostu super jakiś patent na wyklikanie tego jakimiś warstwami czy coś. Ciekawa, jak to wygląda. Ale to prawdopodobnie nie jest takie słodkie. No nie jest. Jedyne co tutaj jest słodkie, to jest cukier puder. I tak to śmietana jest kwaśna. Tak. To jest, jagody są kwaśne. Kawka jest gorzka. Czyli prawie fit. Jak ten naleśniczek w porządku? Kozacki. Wyśmienity, wyborny. Przepyszny. Może jeszcze dodatkowy talerzyk, czy tak? No, no dajemy radę. Okej. I te bieszczadzkie jagody tutaj dopełniają wszystko. Przepyszne. Tak, i obsługa jest pierwsza klasa. Talerz pusty. Dobre było? Brzuch pełen. Ledwo, naprawdę ledwo to zjedliśmy. Mistrzostwo świata. Sklepik wędrowca. Po pysznym jedzonku jeszcze wbijamy do sklepu zobaczyć regionalne produkty. Może będzie magnes naleśnik.
Dzień dobry. Tak. Dużo pięknych, różnych, ładnych rzeczy, także wbijajcie na zakupy. I taką uroczą ścieżką za drzewkami zwijamy się do autka. No i jedziemy sobie miło i romantycznie spędzić resztę dnia, także z wami rozstajemy się na dzisiaj. I dajcie suba, jeżeli wam się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I do następnego odcinku, hej!